Problem delegowania pracowników w Unii Europejskiej jest to problem, który narasta od miesięcy, jeżeli chodzi o transport międzynarodowy. Główną osią tego problemu nie jest już sam wzrost kosztów wynagrodzenia. Oczywiście jest to problem dla polskiej branży transportowej, ale nie największy. Największy problem, jeżeli chodzi o delegowanie, są bariery administracyjne i nierówność w tych przepisach pomiędzy krajami, czyli braku symetrii w tych przepisach. Wszystkie przepisy są wprowadzane w ramach jednej dyrektywy, a w niektórych krajach musi mieć przedstawiciela, jak na przykład we Francji bądź we Włoszech, w innych krajach nie musimy mieć. W jednych krajach wynagrodzenie minimalne dotyczy tylko kabotażu, w niektórych krajach dotyczy kabotażu, transportu dwustronnego również. W niektórych krajach kierowca musi mieć przy sobie pełną listę dokumentów wraz z umowami o pracę, z ewidencją czasu pracy, z kwitkami, z wynagrodzeń, jak na przykład w Austrii, a w niektórych krajach nie musi mieć nic. Te wszystkie elementy stanowią obraz pewnego chaosu informacyjnego, który jest niezwykle dokuczliwy dla polskich transportowców, wprowadza niezwykłe zamieszanie i wymusza na tych firmach stanie się ekspertami, jeśli chodzi o system wynagrodzenia w krajach, do których jeżdżą. Wydaje mi się, nie do końca o to chodziło twórcom dyrektywy, nie do końca o to chodzi w jej rozumieniu. Oczywiście ujednolicenie jest konieczne. Po pierwsze ujednolicenie, uważam, i stawek, i sposobów wyliczania. Po drugie, co również bardzo ważne, ograniczenie jego stosowania co do zasady, bo jeżeli ktoś pracuje na terenie Francji miesiąc, dwa, trzy, oczywiście pracownik oddelegowany powinien dostawać wynagrodzenie takie jak pracownik francuski. Natomiast jeśli ktoś jedzie z transportem z Poznania do Paryża i wraca na drugi dzień do Polski, uważam, że nie do końca o to chodzi, żeby od granicy francuskiej stał się pracownikiem francuskim, a z powrotem do granicy znowu francusko-niemieckiej. To nie do końca o to chodzi. Uważam, że powinno być to zmienione. We Francji 1 lipca roku 2015 była zastosowana loi Macron i dekret aplikacji. Ta ustawa ma popierać większą uczciwą konkurencję w dziedzinie transportu drogowego. Co powodzi tą ustawę, to przede wszystkim zagrożenie deregulacji transportu drogowego w Europie. To znaczy, że coraz więcej oszustw się kontroluje i brak kontroli wymagali nowe ustawy, żeby walczyć przeciw oszustwom.